Zasadniczo autobus na jednym ładowaniu może pokonywać między 200 a 300 km, więc w zależności od temperatury zewnętrznej bezpiecznie myślę, że większość dnia może jeździć, ale Gliwice od dłuższego czasu użytkują już też system pantografowy, który umożliwia doładowanie nawet na krótkich przerwach tych pojazdów, co umożliwi całodzienną jazdę nawet do późnych godzin nocnych tych pojazdów, bez konieczności zjazdu na zajezdnię na doładowanie. Nasze autobusy od początku są projektowane tak, by spełniać wszystkie najbardziej surowe tak naprawdę wymagania zarówno przewoźnika, jak i pasażerów. Mamy wydajne ogrzewanie wspomagane klimatyzacją, która też może dogrzewać pojazd, także nie musimy się obawiać, że będzie chłodno, albo że brak nam energii. Mamy odpowiednio dostosowaną baterię, na którą dajemy 15 lat gwarancji, także przewoźnik nie musi się niczego obawiać, te autobusy będą przez 15 lat spokojnie mogły być eksploatowane. PKM Gliwice ma bardzo wysoki standard, jeżeli chodzi o kompletację pojazdów, więc one zasadniczo z zewnątrz, wewnątrz nie będą odbiegać od tego, co dotychczas pasażerowie mogą spotkać na liniach, jeśli chodzi o te najnowsze autobusy. Przede wszystkim te pojazdy będą bardzo ciche. Tym one się wyróżniają, bo nie będziemy słyszeć standardowego silnika. Jedyne co, to jest taka ciekawostka. Autobus, pojazd elektryczny do 22 km na godzinę musi wydawać z przodu dźwięk, hałas, emitować sztucznie, żeby było go w ogóle słychać. Także te autobusy mają system AWAS, który stricte w centrum miasta będzie emitował dodatkowy cichy dźwięk, ale jednak słyszany dla osób na zewnątrz, żeby wiedziały, że pojazd się zbliża. Jaki to jest dźwięk? To jest dźwięk silnika? Można go dowolnie zaprogramować. Najczęściej jest to szum, ale spotkaliśmy się też z takim dźwiękiem właśnie warkotu silnika. Tak jest. Sama produkcja autobusu trwa około 2 miesiące, natomiast cały cykl od podpisania umowy, zamówienia komponentów, wyspawania konstrukcji to jest około 12 miesięcy. Planujemy dostawę w czwartym kwartale 2025 roku. Tak jak już wcześniej wspomniałem, nie chcemy czekać do ostatniej chwili. Myślę, że na przełomie października, listopada te autobusy już będą gotowe do jazdy. Sprawdzają się nieźle. Potrafimy realizować linie, które zaplanowaliśmy, więc nie mamy z tym większych problemów, jeśli chodzi o eksploatację. Więc myślę, że są w miarę, zobaczymy jak będzie w okresie zimowym, natomiast sprawdzają się dobrze. Busy te mają przyjechać do Gliwic w czwartym kwartale 2025 roku. Planujemy wprowadzenie do eksploatacji w grudniu, bo to wszystko zależy od tego, w jaki sposób wykonawca będzie je dostarczał i będziemy realizować odbiory. Znaczy, jeśli chodzi o sam zakup i infrastrukturę, którą trzeba zakupić, no to wiadomo, że autobusy elektryczne są droższe. Nie wiemy, jak będzie wyglądał cykl życia produktu, czyli jeszcze ewentualnie później baterie, które te autobusy mają, trzeba je będzie w jakiś sposób utylizować i tym aspektem się zająć. Natomiast autobusy z standardowym napędem, wiadomo, są tańsze.